serdecznie witam mojego Państwa gościa, a jest nim ksiądz dr Dawid Pietras. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj będzie o łasce uczynkowej, ale zanim przejdziemy do tematu, chciałabym księdza poprosić o kilka słów, ponieważ ksiądz jest przed wielkimi zmianami, przed przejściem do bractwa świętego Piotra. Bardzo proszę powiedzieć, kiedy to nastąpi. Tak. Cieszę się, że mogę ponownie wystąpić na antenie Radia Chrystusa Króla. Zawsze sobie bardzo ceniłem tę możliwość i docieranie do Polonii, do Polaków. Wiele osób słucha tych kateches, karmi się tymi treściami, umacnia swoją wiarę. No jeśli chodzi o mnie, to 25 sierpnia ukończyłem pracę jako wikariusz parafialny w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i tym samym rozpocząłem za zgodą biskupa diecezjalnego i oczywiście superiora generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra czas postulatu, czas probacji. To jest taki rok próby, można powiedzieć rok wejścia w tę strukturę kościelną, by później móc być inkorporowanym na rok do tej struktury. Ta inkorporacja jest kilkukrotna. Następnie przeważnie dokonuje się to po 5 latach. Jest uroczysta przysięga, uroczyste przyrzeczenie na konstytucję wspólnoty, co jest zarazem już aktem prawnym i włącza definitywnie, czyli inkardynuje nową strukturę kościelną, a ekskardynuje, czyli definitywnie wyłącza poprzednie struktury kościelnej. Więc to będzie wyłączenie z diecezji, a włączenie do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. To oczywiście pewne obowiązki, jak już wcześniej mówiłem, w diecezji zostają, praca w sądzie kościelnym i duszpasterstwo tradycji gorzowskiej, które nie ukrywam, jest mi bardzo bliskie mojemu sercu. W ogóle tutaj środowisko wiernych, nie tylko tradycji, ale w ogóle wiernych w rejonie Gorzowa. Jakoś tak z Gorzowem byłem od początku kapłaństwa związany, tak Pan Bóg poustawiał pewne działania. Cieszę się, że tutaj dalej w pewnym wymiarze tym ludziom będę mógł posługiwać, ale już niedługo przejeżdżam do Krakowa i tam też podejmować będę działania, które superior miejscowy ksiądz Marcin wyznaczy. Więc tak nieco na dwa miejsca, oczywiście według tego, jak to przełożeni dalej ustawią. Także przeszliśmy już właściwie od 25 sierpnia wyłącznie na liturgię tradycyjną, na tradycyjny brewiarium Romanum, czyli tradycyjny brewiarz. Także żyjemy tym duchem, tym charyzmatem, tym się jakoś tam karmię, umacniam, tym też pragnę karmić i umacniać wiernych, których Pan Bóg stawia na mojej drodze. Tym właśnie pięknem wiary katolickiej, pięknem liturgii, pięknem doktryny Kościoła, doktryny i moralności. A tak jak, to może tyle, co u mnie. Też oczywiście, jak wiemy, ukazała się monografia, nadzwyczajna forma rytu rzymskiego, status prawny liturgii i wspólnot. Ona ukazała się 13 lipca. Jak wiemy, później nastąpiły zmiany wprowadzone przez papieża Franciszka. Mimo tych zmian, które i tak są dość, jak wiemy, znaczące, prawda, w kwestii celebracji liturgii mszy świętej w tradycyjnej formie, to mimo wszystko rozprawa naukowa pozostaje, myślę, ponad 70% cały czas aktualna. Także zachęcam do nabycia tejże monografii. Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego, status prawny liturgii i wspólnot. To jest takie świadectwo tego, co przez 50 lat obowiązywało w Kościele. Wszystkich regulacji prawnych, tak jak już wielokrotnie mówiłem, to jest 800 źródeł prawa i 1200 źródeł literatury, czyli artykułów i książek. To jest największa monografia prawnicza na świecie na temat liturgii tradycyjnej, zasad celebracji i statusu prawnego wspólnot. Wiele aspektów liturgicznych jest bardzo ciekawie opracowanych. Praca ta, plus waloru naukowego, jest takim wielkim świadectwem tego, czym była, czym jest nadzwyczajna forma rytu rzymskiego. Wiele się zmieniło po 16 lipca, ale zachęcam do nabycia tejże monografii.
Można również napisać maila do mnie pietrasdawid@poczta.fm. Na mojej stronie pietrasdawid.pl znajdziecie maila do mnie. Zachęcam, kochani, by napisać z dedykacją, prześlę. Kupując, czy no właściwie no, nabywając, bo to nie jest żadna formalna sprzedaż, tylko po prostu no, ofiara jest zawsze dobrowolna. I tutaj zawsze w ten sposób będziecie mogli też wesprzeć nasze działania, różne pomysły, które mam, czy jakieś nawet większe projekty związane z duszpasterstwem tradycji. Gdyby chciał ktoś ze słuchaczy w ogóle wesprzeć pewne moje działania, jak najbardziej może też jakoś tam się ze mną skontaktować. Ja powiem mniej więcej o co chodzi, jakie mamy pomysły, jakie dzieła możemy wspierać i każda złotówka, każda pomoc jakakolwiek jest bardzo mile widziana, żeby się mogły realizować Boże dzieła. Ja jestem taki trochę Boży szaleniec, dużo różnych takich oryginalnych pomysłów. Zawsze chcę to robić wszystko w łączności z Kościołem, w łączności z własnym biskupem, przełożonym, ale Pan Bóg tak błogosławi, że pewne dzieła mogą się rozwijać i działamy dalej dla dobra Kościoła, ukazując właśnie piękno tradycyjnej nauki Kościoła i piękno tradycyjnej liturgii, którą chcemy żyć i którą się chcemy karmić. To może tyle, pani redaktor, co u mnie. Powinniśmy księdzu pogratulować i tytułu doktora, i również przejścia do tradycji, do Bractwa Świętego Piotra. No, cieszę się bardzo, bo będę mógł funkcjonować we wspólnocie z kapłanami, którzy też żyją tradycją, żyją tą liturgią, będziemy mogli wzajemnie się wspierać, podejmować różne działania i cieszę się również tym, że dalej będę mógł działać, posługiwać w mojej diecezji, tak również oczywiście w archidiecezji krakowskiej, do której przechodzę. Zawsze takim moim cichym marzeniem było pracować na Podhalu, no i to marzenie zdaje się już niedługo się spełni. Osoby zamieszkujące w tych okolicach mogą księdza spotkać. Zdecydowanie, tak, tak. Kraków, no też przed Zakopanem, są w Nowym Targu i w wielu innych miejscach. Również odbyły się niedawno rekolekcje tradycji w sierpniu w Pniewach u sióstr Urszulanek. Za to siostrą Urszulanką ogromnie jestem wdzięczny i bardzo dziękuję za takie piękne przyjęcie nas w domu macierzystym świętej Urszuli Duchowskiej w Pniewach. Uczestniczyło 60 osób, w tym kilkanaścioro dzieci. Rekolekcje dotyczyły 6 głównych praw wiary katolickiej. Oczywiście codziennie była msza święta tradycyjna, tak za zgodą księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przy jego błogosławieństwie. W bardzo dobrej, pozytywnej atmosferze odbyły się te rekolekcje. To już była, jeśli dobrze pamiętam, 7. czy 8. edycja rekolekcji tradycji w archidiecezji poznańskiej. Także pani redaktor, drodzy słuchacze, mimo może pewnych trudności, prawda, w realizacji liturgii tradycyjnej, tej celebracji, no wiadomo, które pojawiły się po tych nowych regulacjach papieskich, to jednak dzieje się wiele dobrego, dzieje się wiele pozytywnego. Bądźmy dobrej myśli, patrzmy pozytywnie, módlmy się o to, by dalej tradycja mogła spokojnie się rozwijać w naszych kościołach, ubogacać tych, którzy pragną żyć tymże właśnie duchem dyscypliny właśnie liturgii z 1962 roku. Tak. Przejdźmy teraz do tematu. Łaska uczynkowa. Proszę nam wyjaśnić i przypomnieć, na czym ona polega. No właśnie, bo ostatnim wystąpieniem na antenie Radia Chrystusa Króla rozpocząłem taki no krótki, bo dwuczęściowy, można powiedzieć, cykl moich katechez o łasce. Wiemy, jako znamy tą jedną z głównych praw wiary katolickiej właśnie, że łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Już mówiłem na ostatniej katechezie, że łaska dzieli się na łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową. I ta łaska, o ile o łasce uświęcającej zasadniczo gdzieś tam sporo wiemy, kiedy ją tracimy, że przez grzech śmiertelny ją tracimy, tak, że odzyskujemy ją przez tak żal doskonałego, tam czy spowiedź świętą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast łaska uczynkowa no jest pewnym zagadnieniem mało znanym. A tymczasem ona do zbawienia też jest koniecznie potrzebna. Bo jak sobie zaraz powiemy, bez łaski uczynkowej nie wytrwamy w łasce uświęcającej. A więc w tym nadprzyrodzonym pięknie duszy,
którym możemy być jedynie zbawieni, w którym możemy osiągnąć widzenie uszczęśliwiające w niebie. A więc oglądanie Boga twarzą w twarz to jest czymś nadprzyrodzonym, czymś, co przekracza możliwości ludzkiej natury. W związku z tym łaska uświęcająca jest do zbawienia koniecznie potrzebna, bo inaczej nie będzie można Boga oglądać, kontemplować Go, tak, na odpowiednim stopniu chwały według ilości zdobytych zasług, a więc według tego, jak tę łaskę uświęcającą pomnożyliśmy. Ale by móc pomnażać tę łaskę uświęcającą, by móc w niej wytrwać, kochani, potrzebujemy łaski uczynkowej. I nazywamy ją również łaską wzmacniającą, łaską posiłkową, natchnieniem albo pobudzeniem Bożym. Właśnie. I tu chociażby widzimy w apostołach, którzy otrzymali Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, wstąpił na nich spektakularnie Duch Święty pod postacią wichru i ognistych języków i oni idą umocnieni Duchem Świętym na cały świat. Głoszą Ewangelię, oddają życie za Jezusa. Zobaczmy, no, budują struktury Kościoła, no, bez łaski uczynkowej, tej wzmacniającej, posiłkowej, tego niesamowitego pobudzenia duchowego, tak, które daje Duch Święty, nie byliby do tego zdolni. To jest coś pięknego, bo to nam pokazuje, jak ważna jest w życiu każdego z nas, każdego chrześcijanina, katolika, ta łaska, łaska uczynkowa, by móc działać w Chrystusie, by móc zdobywać zasługi na niebo, by móc pomnażać łaskę uświęcającą, by móc oświecać nasz rozum i rozpalać naszą wolę do czynienia dobra. Święty Augustyn nauczał, że łaska wzmacniająca jest światłem oświecającym i poruszającym grzesznika. Właśnie, więc tutaj widzimy pewien dynamizm, tak? Łaska uczynkowa, łaska uświęcająca jest pewnym permanentnym stanem w duszy, tak? Utrzymywanym Bożą Wszechmocą, Bożą łaską też, tak? Takim pięknym, nadprzyrodzonym duszy, który trwa, dopóki się łaski uświęcającej przez grzech śmiertelny nie straci. Natomiast łaska uczynkowa jest, wydaje mi się, czymś bardziej dynamicznym, tak? Bo Pan Bóg ją daje. Pan Bóg nas wzmacnia, nas oświeca, nas porusza. Więc, kochani, ona, ta łaska jest szalenie ważna i bardzo dla nas tutaj potrzebna, bo bez niej nie jesteśmy w stanie przestrzegać Bożych przykazań, przykazań kościelnych, które przecież są naszą drogą do zbawienia. No, święty Jan napisał, że miłość do Boga polega na spełnianiu Jego przykazań. Ale czy ktoś z nas byłby w stanie, byłby zdolny, byłby na siłach wypełnić Boże przykazania, czy przykazania kościelne bez pomocy łaski uczynkowej? Nie. Więc, kochani, to wszystko jest darem łaski. No, święta Teresa z Lizji powiedziała, wszystko jest łaską. Właśnie, to jest właśnie może to, to jest ten kierunek. Ten kierunek właśnie tutaj myślenia. Jezus powiedział, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. A więc jeśli Bóg Ojciec nie da łaski, ten, który ostatecznie jest dawcą łaski, która płynie przez Jego Syna w Duchu Świętym, jeśli On łaski nie da, to człowiek nie może nic zrobić, by dojść do Boga. I tak samo piękne słowa Pana Jezusa w kontekście przypowieści o winnym krzewie. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Drodzy słuchacze, droga pani redaktor, my nic bez tej łaski uczynkowej uczynić nie możemy. No, to nas uczy też pokory. Pokazuje, że bez Boga no, jesteśmy no, tak marni, tak słabi bez Jego łaski. No, święty Paweł w liście do Koryntian wyjaśnia, nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, że Panem jest Jezus. A więc łaska wiary, łaska uczynkowa. Nikt bez pomocy Boga, Ducha Świętego nie może powiedzieć, że Jezus jest Bogiem. A już w liście do Filipian święty Paweł pisze wprost, to Bóg jest w nas sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. No właśnie, Bóg jest w nas sprawcą chcenia i działania. Niesamowite. Oczywiście nie znaczy to, że nic nie musimy robić. Pan Bóg za nas wszystko wykona. To byłby jakiś jansenizm. Nie wiem. Takie różne herezje się pojawiały, szczególnie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Człowiek nic nie musi robić, a Pan Bóg za niego wszystko wykona. Może dlatego nic nie musi robić, bo natura ludzka jest zupełnie zniszczona. Jak chce protestantyzm, Marcin Luther. Właśnie nie. Natura ludzka jest osłabiona przez grzech pierworodny,
wola jest osłabiona przez grzech pierworodny, ale człowiek cały czas ma to podobieństwo do Boga. Ma rozum, ma wolną wolę i może z łaską Bożą współpracować i iść do świętości, i wzrastać, i umacniać się, i, kochani, upodabniać się do Chrystusa, który jest naszym wzorem postępowania. Ja tutaj pozwolę sobie zacytować sługę Bożego biskupa Wilhelma Plutę, biskupa gorzowskiego. To był świątobliwy biskup, który działał w Gorzowie Wielkopolskim. I on pisze w swojej książce W trosce o życie wewnętrzne w ten sposób. Trwanie stałe w życiu Trójcy Świętej, stałe utrzymywanie się w stanie usprawiedliwienia, dziecięctwa Bożego, to trwanie w życiu samego Boga oraz działanie w tym życiu Bożym, poznanie człowieka Boże i działanie człowieka Boże. Wszystko to jest darem niepojętej miłości Boga, darem darmowym, zwanym łaską. Bez łaski Bożej nie możemy ani po Bożemu myśleć, modlić się, ani nie możemy Boga poznać, ani nie możemy wierzyć, nie możemy poznać całej prawdy o człowieku, o świecie, nie możemy poznać zasad etycznych. Z łaski bierze się tak dziś konieczne ubogacenie wiary i doświadczenie Boga. Bez łaski, dalej pisze biskup Wilhelm Pluta, bez łaski nie umiemy zachować Bożych nakazów przez dłuższy czas, a więc wytrwać w stałej przyjaźni z Bogiem, w Jego miłości i radości. Bez szczególnej łaski nie umiemy uniknąć wszystkich grzechów, tak zwanych lekkich, które lekceważone w życiu etycznym tak bardzo zniekształcają i naturalną dobroć, i też piękno człowieka. A więc bez łaski nie jest możliwe poznanie pełnych teorii i zasad moralnych, a zwłaszcza nie jest możliwa ich pełna realizacja w życiu. Natomiast każdy najmniejszy czyn, nawet stosowna zabawa, odpoczynek, cierpienie, ofiara, szczególnie ofiara miłości na rzecz drugich, przeistoczone przez łaskę, nabywają ceny wiecznej zasługi, wiecznej wartości. Piękne słowa biskupa Pluty, sługi Bożego, kandydata na ołtarze. No więc właśnie, bez łaski uczynkowej nie ma żadnego postępu w życiu duchowym. I kochani, bez łaski uświęcającej, czy bez łaski uczynkowej, trwając w łasce uświęcającej, nie moglibyśmy uczynić nic zasługującego na życie wieczne. Nic z siebie. Więc mniej więcej wiemy, na czym już polega łaska uświęcająca w takim dużym skrócie i oczywiście omawiana dzisiaj łaska uczynkowa. Teraz zastanówmy się, jak wyjednywać sobie u Boga łaskę uczynkową, czyli łaskę umacniającą nas. No właśnie, jak wyjednywać sobie u Boga tęże łaskę? Kto współdziała bowiem z tą łaską, jest szczęśliwy i zjednuje sobie nawet większe, kolejne łaski u Pana Boga. Święty biskup Józef Sebastian Pelczar tak nauczał o tym. Korzystanie z łask użyczonych sprowadza łaski obfitsze i wiedzie prostą drogą do świętości. Tak bowiem łaski wiążą się ze sobą jak ogniwa łańcucha. Jeżeli jedną ktoś przyjmuje i należycie z nią współdziała, Bóg nadstawia zaraz drugą i tym łańcuchem pociąga do siebie. No więc właśnie, otwieramy się na Bożą łaskę, Pan Bóg daje kolejne. I tak nasze życie duchowe się rozwija. Tak w nas obraz Chrystusa jest coraz bardziej widzialny, coraz bardziej podobni jesteśmy do Boga. W nas jest wtedy coraz większe podobieństwo do Boga. I na tym polega proces uświęcenia, na tym polega proces właśnie dążenia do doskonałości chrześcijańskiej. W pierwszym liście do Koryntian czytamy: za łaską Bożą jestem tym, czym jestem i dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja co prawda, ale łaska Boża ze mną. No właśnie, słowa świętego Pawła, tutaj widzimy, że kochani, we współpracy z Bożą łaską można wiele, można być tak wspaniałym człowiekiem jak święty Paweł po nawróceniu. Dzięki łasce Bożej możemy dążyć właśnie do świętości. A kto nie współpracuje z tą łaską Bożą, łaską uczynkową, ten traci wiele łask, które Pan Bóg chciałby mu dać. A może w pewnym momencie właśnie popada w grzechy i odchodzi od Chrystusa, odchodzi od Boga.
Chrystus mówi, kto ma, temu będzie dane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Współpracujmy więc z Bożą łaską, unikając oziębłości w życiu duchowym, unikając pewnych duchowych ciemności, które powoduje grzech, a szczególnie długie trwanie w grzechu śmiertelnym. Byśmy byli sługami użytecznymi, którzy łaskę Bożą rozmnożyli, tak jak przy powieści o talentach czy o minach. Kochani, takim przykładem biblijnym kogoś, kto zatracił wielką łaskę otrzymaną od Pana Boga, jest na przykład Judasz. Przecież był apostołem Jezusa, był w wieczerniku, mógł być jednym z pierwszych biskupów Kościoła. Niestety, wiemy, co się stało z Judaszem. Podobnie Saul, król, no, pierwszy król Izraela, wielka łaska. No i łaski uczynkowe, które związane są z łaskami stanu, bo pamiętajmy, że Pan Bóg zawsze daje konkretne łaski, kiedy powołuje do konkretnego zadania, czy to kapłaństwo, czy małżeństwo, czy życie konsekrowane, czy właśnie piastowanie urzędu, takiego właśnie jak król, tak, no, no, każda władza od Boga pochodzi, a więc też i Pan Bóg wyposaża, jak się też otwiera na te łaski, by móc sprostać pewnym zadaniom, jeśli ktoś żyje, żyje z Panem Bogiem i chce Mu służyć. Król Saul te łaski zatracił, niestety, i też skończył tragicznie. Stąd, kochani, takie wezwanie i dla mnie, i dla was, by rzeczywiście rozwijać te łaski w duchu radości, w zjednoczeniu z Chrystusem, dziękować Bogu też za nie, w duchu wdzięczności, rozwijać. Pamiętamy, jak Chrystus uzdrowił 10 trędowatych. No, straszna choroba trądu, wyłączenie ze społeczeństwa, ogromne cierpienie i duchowe, i psychiczne. Jeden tylko z 10 potrafił wrócić i powiedzieć dziękuję. Zobaczmy, ile my od Pana Boga otrzymaliśmy łask w naszym życiu, a czy Mu dziękowaliśmy. Święty ojciec Pio kiedyś przypomniał sobie, jako mały chłopiec pewne grzechy, zaczął płakać. I pytali go, dlaczego płaczesz? Przypomniałem sobie wielki grzech. Ja, ojciec Pio mówi, że długi czas w swoim dzieciństwie nie dziękowałem za nic Panu Bogu. Ciekawe. Bogu dziękować za wszelkie łaski uczynkowe, które pozwalają nam wytrwać w największej łasce, jaka może być. Łasce uświęcającej, która jest naszą przepustką do nieba. Możemy powiedzieć paszportem do nieba. Na zawsze, na wieki. Dla kontemplacji Boga twarzą w twarz. Kochani, pomnażanie łaski uświęcającej przy pomocy łaski uczynkowej dokonuje się oczywiście przez życie sakramentalne, przez słuchanie Bożych nauk, dobrych kazań, katechizmowych szczególnie, tak? Czytanie Pisma Świętego, czyli Słowa Bożego, wypełnianie też dobrych uczynków, takich jak modlitwa, jałmużna, post. W ogóle to, co dotyczy takiego dobrego życia katolika, tak, naśladowanie Chrystusa, to wszystko przymnaża w nas łaski, które Pan Bóg pragnie nam dawać. Te wszystkie łaski są dla nas wysłużone przez ofiarę krzyżową Chrystusa. Darmo dane za tak wielką cenę Jego męki i śmierci. Bóg pragnie dawać nam te łaski. Jezus mówi, Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Wielki dar, Duch Święty, który działa w nas, kiedy jesteśmy w łasce uświęcającej i udziela nam, kochani, swoich siedmiorakich darów. Szczególnie oczywiście utwierdza je w sakramencie bierzmowania, ale już na chrzcie i z łaską uświęcającą daje nam siedmiorakie swoje dary, czyli mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej, no, bez których nie bylibyśmy w stanie realizować woli Bożej, wypełniać jej w naszym życiu i dążyć do świętości. W związku z tym, czy to nie są wszystko łaski uczynkowe? Czy to nie jest wszystko tak szerokie i piękne działanie Pana Boga w naszym życiu? A kiedy będziemy realizowali życie według ducha, a nie według ciała, jak ostatnio w niedzielę w czytaniu, tak, w mszy tradycyjnej, w liście do Galatów słyszeliśmy, to kochani, owocem naszego działania będą te, określamy to, owoce Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Jak piękny jest człowiek, który ma w sobie te dary, który
owocuje, można powiedzieć, w swoim życiu, czy łaska Boża w nim tak owocuje, że te właśnie dary Ducha Świętego, te owoce Ducha Świętego są w nim. Piękna takiego człowieczeństwa życzę Wam i sobie. Właśnie by ta współpraca z Bożą łaską, a łaska bazuje na naturze, jak mówimy, no żeby to nas, kochani, coraz bardziej tworzyło ludźmi pięknymi. A kiedy człowiek jest piękny? Wtedy człowiek jest piękny, kiedy tym bardziej upodabnia się do Chrystusa, najpiękniejszego człowieka i oczywiście do Matki Najświętszej, która też w swym człowieczeństwie, można powiedzieć, jest najpiękniejszym człowiekiem. Tak? Kochani, Pan Jezus powiedział do świętej Faustyny ciekawą rzecz, zresztą też i do innych mistyków podobnie. Najwięcej łask udzielam duszom, które pobożnie rozważają moją mękę. A więc jak przymnażać łaskę uświęcającą sobie? No też, ale przymnażać te łaski uczynkowe, które Pan Bóg daje, rozważając mękę naszego Pana. Tak, to jest wielka modlitwa, wielkie nabożeństwo, ale również wiele takich łask oczywiście przynosi msza święta, największa modlitwa, ofiara samego Chrystusa za nas, ale kochani, też i modlitwa różańcowa, rozmyślanie codzienne fragmentem Pisma Świętego. Marzą mi się takie rozmyślania w kontekście liturgii tradycyjnej, może kiedy coś takiego podejmiemy, takie dzieło, może takie dzieło jest, nie wiem, właśnie takie no, rozmyślania nad poszczególnymi czytaniami na każdy dzień tygodnia. Oczywiście tych czytań w liturgii z 62 roku jest mniej niż w nowej, to może troszkę utrudnione, ale może takie medytacje w oparciu o tradycyjną liturgię da się zrobić. No, takie dzieła też są, ale trzeba by może je bardziej uwspółcześnić. Trudno mi powiedzieć, jako kapłan Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra może zainicjujemy kiedyś takie dzieło. Będzie czas, będą siły. Zobaczymy. Kochani, rachunek sumienia wieczorny, wieczorne modlitwy, jak są ważne i istotne w rozwoju życia duchowego, w przymnażaniu łask. Myśmy wieczorem podziękowali Panu Bogu za cały dzień, zrobili rachunek sumienia, wzbudzili akt żalu, mówili na przykład modlitwę Ojcze Nasz, przepraszając za swe grzechy, słabości danego dnia. I kochani, właśnie przyjęli duchowo komunię świętą pod koniec dnia, jakby zamykając ten czas łaski, jakim jest dany dzień. Dziękując Panu Bogu za wszystkie modlitwy tego dnia, za wykonywanie obowiązków stanu, niesienie krzyży, to, co jest naszą drogą do zbawienia według stanu, w którym jesteśmy. Przecież jakże ważne jest to, w jakim stanie jesteśmy, czy w małżeńskim, czy kapłańskim, czy w życiu konsekrowanym, czy jeszcze przed małżeństwem, po prostu w stanie świeckim, panna, kawaler, tak? To wszystko gdzieś determinuje konkretne łaski, które Pan Bóg nam chce również dawać. Tak by w duchu właśnie tego duchowego takiego rozwoju mógł nastąpić też postęp w cnotach. Każdemu z nas dana jest łaska wedle daru Chrystusowego. Czytamy w liście do Efezjan słowa świętego Pawła. Pan Bóg chce dać nam swoje dary, no jednym daje więcej, drugim mniej. Jednym daje 5 talentów, drugiemu daje 1 talent, tak? Że Bóg o tym decyduje, jak między aniołami są hierarchie, tak i tu Pan Bóg obdarowuje różnymi powołaniami, różnymi godnościami ludzi. Jednych wnosi do godności papiestwa, prawda? Drugich po prostu do bycia prezbiterem, kapłanem, innych do życia konsekrowanego, jeszcze innych do życia apostolskim, jeszcze innych do życia kontemplacyjnego, prawda? Zanurzenia się głęboko w tą modlitwę, kilka godzin dziennie, jeszcze innych przeważnie, prawda? Większość do życia małżeńskiego i to wszystko, jak powiedziałem, łączy się z konkretnymi darami. Ale za nie trzeba będzie odpowiedzieć. Chrystus nas nauczał, komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od Niego żądać będą. Czyli za każdą łaskę uczynkową, którą Pan Bóg dla nas przygotował, my kiedyś zdamy relację przed Panem Bogiem. My odpowiemy przed Panem Bogiem. Najpierw na sądzie szczegółowym, zaraz po śmierci, na który staniemy w nieśmiertelnej duszy i na końcu czasu, na sądzie ostatecznym, kiedy staniemy wraz z duszą, no, w pełni człowieczeństwa, tak? Z ciałem zmartwychwstałym.
No więc, kochani, czyńmy dobro, pomnażajmy łaskę uświęcającą, wykorzystujmy łaski uczynkowe, by postępować w świętości, bo to wszystko, kochani, zamieni się nam kiedyś na wielką nagrodę nieba, na chwałę nieba, na stopień poznania Boga. To piękno nadprzyrodzone, jakie trwało będzie w wieczności. Oczywiście polecam moje kazanie o stopniach chwały w niebie. Cały czas ta nauka jest tak mało przez nas znana. Wykoślawienie, można powiedzieć, rozumiana, tak przyziemnia, to nie jest proste oczywiście, ale w swoim kazaniu dokładnie to wyjaśnię. To jest ważne, na ile każdy z nas wykorzystał łaski uczynkowe w swoim życiu, tak? Czy ktoś, kto nawraca się przed śmiercią, ma mieć taki sam stopień chwały i poznania Boga, jak ten, który przez całe życie skrzętnie i wiernie Panu Bogu wykorzystywał wszystkie jego natchnienia? To byłoby sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i z Bożą sprawiedliwością. Bo są łaski powszechne, w których uczestniczą wszyscy ludzie. Na przykład dar życia, dar duszy nieśmiertelnej, rozumu, wolnej woli, pamięci i tak dalej. Te dary naturalne, o które też trzeba dbać, oczywiście rozwijać je i tak dalej. Ale też i są łaski szczególne, które Pan Bóg daje. Daje różne łaski szczególne, daje różne charyzmaty w życiu duchowym, daje charyzmaty ze względu na potrzeby wspólnoty Kościoła. Nie każdy obdarowany jest w ten sam sposób przez Pana Boga, co, tak jak powiedziałem, łączy się oczywiście z konkretną drogą życiową, którą Pan Bóg wobec każdego człowieka zaplanował. I to jest niesamowite. No wiadomo, kapłan dostaje konkretne łaski. Jeżeli wykorzysta je pięknie, kochani, będzie księdzem, za którym będą tysiące ludzi szły. Będą setki ludzi prosiły o kierownictwo duchowe, o spowiednictwo stałe. Będą setki słuchały jego kazań, mimo zlaicyzowania tak współczesnego świata, prawda, i takiego rozluźnienia też, które widzimy wokoło, nawet i często w samym kościele, to i tak. Jak ludzie wyczują, że kapłan jest charyzmatyczny, a właśnie, co znaczy charyzmatyczny? To znaczy wykorzystujący te dary uczynkowe, które Bóg daje. Czyli uświęcający się, czyli żyjący Chrystusem, nie dadzą mu spokoju. Pod takim oczywiście mówię znaczeniu pozytywnym. Można powiedzieć, że będą go zamęczać wręcz. A to dobrze, to dobrze. A jeżeli do księdza nikt nie przychodzi, nikt go o nic nie prosi, wszyscy go unikają, to znaczy, że z jego powołaniem, realizacją tego powołania jest coś nie tak. Zobaczmy, jak kapłaństwo, jak działanie świętego Jana Marii Wianeya, jakie przynosiło owoce. I przynosiło owoce działania świętego Józefa Sebastiana Pelczara. To są wielcy kapłani kościoła, czy biskupi, prawda? No, kapłan, biskup, którzy wykorzystali tak pięknie te łaski, które Pan Bóg im dał, charyzmaty, które Pan Bóg im dał. Jeden będzie genialnym spowiednikiem, niech to wykorzystuje. Drugi będzie genialnym kaznodzieją, niech to wykorzystuje. Szczególnie w dobie dzisiejszych możliwości przekazywania informacji, o jakich przeszłym pokoleniom nawet się nie śniło. W dobie internetu mamy takie możliwości działania. No, podobnie jest i w małżeństwie, prawda? No, jeżeli będzie wspaniały ojciec, wychowa swoje dzieci, mieć wspaniałego ojca, to jest wielka łaska. Powiedzmy sobie szczerze, ile dzisiaj ludzi nie doświadczyło prawdziwego ojcostwa w swoim życiu. Jest kryzys ojcostwa. I kochani, jak ktoś pięknie wypełni tę funkcję, skupiam się na ojcostwie, bo to jest trochę trudniejsze niż macierzyństwo, które jest tak silnie wpisane w kobietę, ale jednak to ojcostwo jest czymś dla mężczyzny trochę nieco trudniejszym, bo nie jest aż tak silnie biologicznie złączony z dzieckiem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Natomiast mieć wspaniałego ojca, który naprawdę poczuwa się do tej misji, do tej funkcji, to niezwykle ważne, szalenie ważne, bo dzisiaj przecież przyszłość świata idzie przez rodzinę, jak mówi Jan Paweł II. Więc kochani, no, każdy z nas ma jakieś powołanie. Jest potrzebny dla Kościoła. Ma konkretne miejsce w życiu Kościoła. I kochani, jeśli pięknie będzie współpracował z Bożą łaską, będzie czynił cuda. I nieważne na jakiej drodze. Jedni będą powołani do papiestwa,
jedni do, drudzy do bycia biskupem diecezjalnym, inni do bycia po prostu prostym wikariuszem, potem proboszczem, inni do życia zakonnego, kontemplacyjnego, nie wiem, czynnego, kontemplacyjno-czynnego i tak dalej, inni do bycia dziewicą konsekrowaną, ktoś w końcu właśnie, tak mam na to powszechne powołanie, do małżeństwa, prawda, co też z łaski jakby sakramentu małżeństwa łączy się z konkretnymi duchowymi darami. To przecież w sakramencie małżeństwa Pan Bóg też daje konkretne łaski, by wytrwać w tej wierności małżeńskiej do końca, by pięknie wychować potomstwo, którym Pan Bóg obdarzy kochających się małżonków. A z takich pięknych rodzin wyrosną przyszli biskupi, przyszli kapłani, wyrosną przyszli zakonnicy i kolejni przyszli piękni małżonkowie, tacy jak rodzice Tereski z Lisieux chociażby, państwo Martin. No to takich rodziców chcemy mieć, ale właśnie skąd tacy ludzie się biorą, czy oni nie spadają z nieba idealni, doskonali? Oni, kochani, uczą się tej doskonałości, do niej dążą, ale jak? Współpracując z Bożą łaską. Więc, kochani, każdy z nas może być wspaniałym, może być wielkim człowiekiem na drodze, po której kroczy, tam, gdzie Pan Bóg go widzi. Jeśli jesteśmy grzesznikami wielkimi, nie wiem, myślimy o nawróceniu, że ktoś przypadkiem słucha tej audycji, zawsze możesz się nawrócić i być jeszcze święty. Święty Wianej powiedział, nie każdy święty dobrze zaczynał, ale każdy święty dobrze kończył. Każdy z nas, współpracując z Bożą łaską, może być jeszcze święty. Oczywiście, z każdą chwilą, z każdym dniem czas się kurczy. No, kochani, życie ludzkie jakiś czas trwa. Nie wiemy ile. Nie każdy będzie żył 90 lat. Ale, kochani, też bardzo ciekawie święta Faustyna napisała w kontekście łaski. To jest 62 punkt jego dzienniczka. Posłuchajmy. O życie szare i monotonne. Ile w tobie skarbów? Żadna godzina nie jest podobna do siebie, a więc szarzyzna i monotonia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem wiary. Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy. Pieczętuje pieczęcią na wieki. Piękne słowa świętej Faustyny. No właśnie, kochani, każdy dzień jest dla nas dniem łaski. To, że w ogóle obudziliśmy się, że żyjemy, to swoją drogą, ale każdy dzień może być napełniony Bożą łaską, jeśli szczególnie może być ta łaska rozwijana, możemy do świętości dążyć właśnie według obowiązków naszego stanu i, kochani, wykorzystajmy dobrze każdy dzień. Każdy dzień jest dla nas wielką sposobnością na zdobycie kapitału, który trwa wiecznie. Dzisiaj mówimy o wysokiej inflacji w Polsce i tak dalej. Dzisiaj wielu ludzi inwestuje w nieruchomości, tak już patrząc nieco przyziemniej, prawda, bo nie opłaca się trzymać w skarpetce pieniędzy czy w banku, to wszystko jest niepewne, więc lepiej mieć to w nieruchomościach. Gdzieś tam sobie te pieniądze w nieruchomości są, zaczną posprzedać i tak dalej, i tak dalej. Kochani, myślimy przyziemnie nawet, jak zabezpieczyć sobie przyszłość, tak? Jak zachować pewne wartości, skarby, nie wiem, pieniądze, które mamy. A musimy wyjść dalej i spojrzeć w perspektywie wieczności. To jest dla nas największym kapitałem na wieczność. W co zainwestować? W jakie nieruchomości? W niebo. Kochani, w zasługi na życie wieczne, bo tam są nieruchomości w niebie, które mają wartość, która nigdy nie przemija. Jak mówi Pan Jezus, to są rzeczy, które nie psują się, nie niszczeją, czyli skarby w niebie, które nie niszczeją. Zasługi zdobyte na życie wieczne to zbieranie kapitału, który pomnoży się na wieczność. Kochani, i to się wszystko dokonuje, to zdobywanie zasług na niebo. I tutaj znowu, jak już wcześniej wielokrotnie, polecam moje kazanie o zasługach na niebo. Musimy mieć świadomość tego, czym jest zasługa na niebo. To nie znaczy, że my na niebo sobie możemy zasłużyć. Ktoś może powiedzieć, no musisz zrobić tyle i tyle, a że na pewno pójdziesz do nieba, no bo Pan Bóg musi ci niebo dać. Nie.
Niebo jest z łaski, zbawienie jest łaską. Kochani, ale my możemy sobie to zbawienie wysłużyć. My możemy, przestrzegając Bożych przykazań, pomnażając łaskę, żyjąc w łasce uświęcającej, wysłużyć sobie niebo. Pan Bóg ze swego miłosierdzia, na mocy tego, że jesteśmy odkupieni na krzyżu, zbawi nas, da nam tę łaskę życia wiecznego. Według, tak jak jeszcze raz powtarzam, tego, na ile pomnożyliśmy łaskę uświęcającą, współpracując z łaską uczynkową, czyli z darami, które nam Pan Bóg udziela. Byśmy ostatecznie mogli powtórzyć słowa świętego Pawła z listu do Galatów. Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Kochani, dzięki łasce uczynkowej, postępując, żyjąc w łasce uświęcającej, wzrastajmy w Chrystusie, upodabniajmy się do Chrystusa, by On jak najpełniej żył w nas. By nie było w nas miejsca dla grzechu, ale było w nas miejsce na Jego łaskę. Bardzo serdecznie, księdzu, dziękuję za tą pouczającą katechezę o łasce uczynkowej. Rozważania te pomagają nam zbliżyć się do Pana Boga i dążyć do świętości. Także Bóg zapłać, księże. I poprosimy jeszcze o błogosławieństwo dla wszystkich słuchaczy radia i telewizji. To z serca wszystkim błogosławię. Niech dobry Bóg nas otoczy właśnie swoimi łaskami i pomaga nam wzrastać świętości. No tak naprawdę to jest nasze największe powołanie, którego nie zrealizujemy właśnie bez łaski Bożej, która do zbawienia jest koniecznie potrzebna. I mam też nadzieję, że te dwie katechezy o łasce uświęcającej, o łasce uczynkowej pomogą nam wszystkim właśnie w tym procesie dojścia do chrześcijańskiej doskonałości. Przyjmijmy więc Boże błogosławieństwo. No ostatnio obiecałem, że będzie w języku łacińskim. No tak, no to już kapłan do świętego Piotra, aczkolwiek jeszcze w czasie probacji, no musi już powoli coraz bardziej przechodzić na język Kościoła, język łaciński. Pobłogosławię w języku Kościoła. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii, Spiritus Sancti, descendat super vos, et mane ad semper. Amen. Myślę, że już następne nasze spotkanie będzie nagrane już z Krakowa, ze Zgromadzenia Bractwa Świętego Piotra. No tak, no z domu Bractwa, tak. Bardzo serdecznie dziękujemy, kiedy Bóg zapłać. Moim Państwa gościem był dzisiaj ksiądz dr Dawid Pietras. Z Panem Bogiem. Panem Bogiem, Pani Krystyno, szczęść Boże, wszyscy słuchacze. Szczęść Boże.